macie energii. Nie, za dużo energii. Potrzeba. Oświetlenie. Nikt nie wierzy, że potrzeba. To jest tylko czynnik ludzki. No. Ja nie chcę mieć prokuratora na głowie, że coś w ciemności się stało. Jak pan podobny będą przypadki, to pan nie będzie miał na głowie. Zgłasza się dyskusję jeszcze raz pan Nagowski. Ja bym chciał zadać pytanie, uważam, że bardzo istotne do pana wójta, bo że wstanę. Panie wójcie, rozumiem, że pan zamierza wydać decyzję. Rozumiem, że podstawa prawna tej decyzji pana będzie na pewno wystarczająca, że te zarzuty, które ja pan ustawię, które są zawarte w różnych opracowaniach, na pewno bada pan sobie później radę. Takim przepraszam, ja może takie wyjaśnię. Czy jeszcze państwo macie do pana prezesa pytania? Prezesie, na ile projektowana szkolarnia może tam w Czołgoszkach, w Przedłukach, może polepszyć sytuację na Nożycach? Czy pani w stanie nam odpowiedzieć na to pytanie? Czy polepszy, czy wisi nie zmieni? Jeśli go naruszy. Do dupy ta spalarnia jest tam. Przepraszam pani za to. To jest spalarnia, która ma tylko załatwić problem frakcji energetycznej. To nie spalarnia, która ma spalać wszystkie odpady, również te biodegradowane. To ma być spalarnia, która ma wytwarzać energię cieplną, rozprowadzaną po osiedlach północnych, zachodnich Gdańska. Tak? I co? I oddamy to, co można powiedzieć, nie jest dla nas aż tak bardzo uciążliwe, tak? A zostaniemy z tym, co jest uciążliwe. To jest moje zdanie. A to dlaczego w takim razie władze naszego województwa dopuściły, żeby tego typu spalarnie budować? Ale ja nie jestem alfą i omegą, proszę pani. Ja rozumiem, no ale pan może jest, się mylę. Pan jest no, w może temacie jak gdyby, prawda? Może się. No bo my zawsze budujemy coś, to już jest dawno gdzieś tam przestarzało. W tym czasie, kiedy zaczęto budować ekodolinę na Łężycach, to Berlin zlikwidował całkowicie wysypiska śmieci. W Berlinie nie ma wysypisk śmieci. Kwater składowych nie ma. Są zakłady, które są sortowe. Był taki program w telewizji nawet. Sortowane, przerabiane i utylizowane. A tutaj w tym czasie budowano taką przestarzałą technologię, a pani prezydent Łowkiel odpowiedziała nam, że to jest Mercedes tylko wśród wysypisk. No gdzie ten Mercedes? Ale spalarnia też odwinięcie, ale reszta idzie i tak do spalenia, proszę pani. Dlaczego się nie da spalić? Ja zwiedzałem we Włoszech spalarnię, ale spalarnię taką dla mnie właściwą. Wszystko, co jest zebrane, jedzie i spalone. Tak? Dlatego co oni żądają, a przecież mają tylko to, co ma w sobie kaloryczność. Nie chcą tego, co obniża kaloryczność, bo chcą sprzedawać ciepło, tak, na zachodnich dzielnicach Gdańska. No, ale ja moją opinię wyraziłem, proszę państwa, nie uczestniczyłem w żadnym gremium decydującym i łatwo mi tak oceniać czyjeś decyzje. Jeszcze jedno pytanie. Jak to wygląda kanaliza, jak wejdzie ekodolina, zrobi kanalizę połączenia od nogi, te nitki. Jak to wygląda? Bo słyszałem, że Topolowa nie ma być podłączona. Nie wiem. Projektujemy sieć wewnętrzną. W tej chwili nie jest tutaj nawet przy sobie mamy koncept w tym momencie. Przepraszam bardzo. No bo niby pieniądze z Unii nie dostajecie, tam wnioskowaliście, dostajecie, a nie chcecie całego. Dobrze, że pan powiedział, że nigdy z Unii dostajemy. Tutaj żadnych pieniędzy z Unii nie dostajemy. Też chciałem nawiązać do tego, co pan mówił tam o tym, że my mieszkamy w miejscach, gdzie gmina jest skanalizowana. Otóż jest to nieprawda. Gmina ma około 20 km kanalizacji w Bolszewie i Gościcinie, gdzie mieszka 13,5 tysiąca mieszkańców i około 8% mieszkańców ma możliwość podłączenia się do kanalizacji. Łężyce zdecydowanie to wyprzedzą. My jesteśmy na etapie projektowania w tych dwóch dużych miejscowościach, a również w tej części, która do nas tutaj należy w Łężycy. Ale w którym roku? Jak to wygląda? Ja mam pytanie do pana wójta. Na jakim etapie i w ogóle jaka jest perspektywa, jeśli chodzi o plan przestrzenny dla Łężyc, dla Głodówka, dla tych wszystkich dzielnic sołectwa? Ponieważ no, wiem, że została decyzja skierowana gdzieś tam do biura projektowego, jak pan powiedział, urząd. Po jakimś czasie słyszeliśmy, że gmina nie ma kasy. Ja myślę, że pan tego argumentu nie
ale chcielibyśmy się dowiedzieć, jakie Pan ma plany co do tych terenów, co do obszaru sołectwa Łężyce, czy w zamiarze Pan ma jakieś inwestycje przemysłowe, czy też no, jakie Pan ma dla nas propozycje? Ja już o tym Państwa informowałem, że na dzień dzisiejszy aktualnie procedury w zakresie opracowania planu nie ma. Nie toczą się prace z tym związane. Natomiast Państwo tutaj podnosicie sprawę studium, czy też zmiany studium. Tak. No, jeśli tak, to w ogóle przestajemy mówić w tym momencie o opracowywaniu planu, bo on musi być opracowywany na bazie istniejącego studium. Dobrze, to ja mam pytanie kolejne. Kiedy Rada Gminy przeanalizuje uchwałę z poprzedniego zebrania miejskiego, która to właśnie zobowiązała gminę do zmiany zapisu studium? No, chcę Pani odpowiedzieć, że oczywiście zebranie miejskie nie ma takiej mocy, żeby mogło zobowiązać Radę Gminy do zmiany opracowania studium. Zresztą jeśli chodzi o te uchwały podjęte na poprzednim zebraniu, bo one dotyczyły sprawy studium, a także ewentualnego innego sposobu przekazywania środków z Ekodoliny, no to z formalnego punktu widzenia ich nie ma. One są nieważne. Nie było tego w porządku obrad. Państwo porządku obrad nie zmieniliście. Również znaczna część społeczeństwa, czytając porządek obrad, nie miała okazji. Tak, dlaczego się Pani dziwi? No tak było. Jestem w szoku. No trudno. Czy Pan tą wiedzę posiadał na zebraniu, jak był z nami? Jak głosowaliśmy tą uchwałę, że ona nie będzie miała mocy? Czy Pan to później sprawdził? Ja później zasięgnąłem opinii prawników. Tak. No, chyba, a nie miałem... wypadało powiadomić nas i jeszcze raz spróbować inaczej na ten temat porozmawiać? No, dzisiaj jest do tego okazja. Przepraszam Panie. Natomiast jeśli chodzi o... W związku z tym, ja wnioskuję, proszę zapisać do protokołu, w związku z tym, że my nie jesteśmy prawnikami z wykształcenia, a no Pan Wójt też nie mógł na poprzednim zebraniu powiedzieć, dopiero zasięgnął Pan Rady Prawnika, czy na następnym zebraniu wiejskim może przyjechać prawnik gminy, który będzie też od razu nam prawnie tłumaczył, że Państwo, żeby na przykład zostało wprowadzone sprawa studium, czy sprawa planu, czy jakaś inna, tego to Państwo powinniście od strony prawnej tak i tak i tak postąpić. Czy jest to możliwe? Proszę Panią, sołectwo posiada statut i w statucie jest to dokładnie opisane, jak to powinno wyglądać. No ale Panie Nie rozumiem, o co Pani pyta. O to mi chodzi, że Pan nas traktuje po prostu pernoda, bo Pani mówi rzecz sensowną, skoro się takie wydarzenia dzieją, niczego tu nie można, to zdanie ja jest nieaktualne. Mam w nosie Pańską obecność, Pana ludzi, bo jeśli to, co my podejmujemy uchwałę zebrania miejskiego, która ma być wiążąca, a Pan nawet nie raczył mieszkańców poinformować, sołtysa poinformować, żeby uwiadomiła mieszkańców o tym, że myśmy sobie przyszli dla jary na zebranie. Panie Proszę Panią, mimo że ona nie jest wiążąca i nawet gdyby była podjęta zgodnie ze statutem, to też ona nie może nakazać Radzie Gminy podjęcia tej uchwały. Ale Pan w tej chwili Mimo wszystko radnym przedstawiłem temat i na dzień dzisiejszy nie ma decyzji. Powiem inaczej, jest opinia, że nie jest uzasadnione podejmowanie prac nad zmianą studium. Przepraszam Panie Wójcie. Pan doskonale wie, Pan był w Radzie, wiedział Pan w Radzie Gminy jako radny, jedyny z Panem Bieszkiem radny w opozycji. Pan wiedział doskonale, w jaki sposób to studium zostało zatwierdzone, jak zostaliśmy oszukani. Przecież my pisaliśmy i do wojewody Pana Zaborowskiego i zgłaszało koleśne osiedle i zgłaszał to Ekopark, zgłaszali to mieszkańcy Łężyc, że po prostu Pan Wójt, bo Pan Prezes nie zna tematu, Pan Wójt przyniósł na 5 minut przed rozpoczęciem Rady Gminy taki tom, w którym było studium, z którym się oczywiście mieszkańcy Łężyc absolutnie nie zgadzali.
Radni nie mieli możliwości zapoznania się, przegłosowali wszyscy. Pan głosował, pan się wstrzymał z panem Wieszkiem. A w tej chwili pan uważa, że nie ma potrzeby zmieniania studium, które zostało w sposób naruszający... przepraszam, naruszający interesy mieszkańców Łężyc, naruszający interesy mieszkańców Łężyc. I pan teraz mówi, że nie ma potrzeby zmienienia tego studium? Ja nie powiedziałem, że nie ma potrzeby zmienienia. No przecież ja powiedziałem, że przedstawiłem radnym. Tak. I że nie ma. Radni stwierdzili, że nie ma potrzeby. Nie jest uzasadnione. Tak, nie jest uzasadnione. A jakie uzasadnienie było? Bo w gminie Wejherowo za poprzednich punktów, a pan się już, przepraszam, nie chcę panu ubliżać, naprawdę, bo ja na pana głosowałam. Ja pana wybierałam i się przyznaję do tego uczciwie. I teraz czuję się zawiedziona i oszukana. Bo wie pan co, bo pan się wpisuje w politykę poprzednich wójtów. Dokładnie pan się wpisuje w poprzednich wójtów. Kiedy nawet wyrok sądu administracyjnego, w którym sędzia dokładnie opisuje, jak powinna, ja panu dostarczę, jeżeli pan nie czytał akurat tego uzasadnienia sądu, jak powinna być każda uchwała gminy uzasadnieniem. A w gminie Wejherowo każda uchwała była i jest. Nie to nie, albo dwa słowa. To nie jest uzasadnienie. I po prostu cały czas łamaliście i łamiecie, widzę, prawo. No nie jest tak, jak pani mówi, bo uchwały posiadają uzasadnienie. Ja jeszcze tylko jedno pytanie do obydwu panów. Najpierw do pana wójta. Panie wójcie, pan był dyrektorem wysypiska kiedyś. Czy gaz wysypiskowy jest szkodliwy dla człowieka? Nie byłem dyrektorem wysypiska. Tak słyszałem, że pan był, nie? Ale może pan coś powiedzieć. Czy uważa pan, że gaz wysypiskowy jest szkodliwy dla organizmu człowieka? No pewnie w jakichś nadmiernych ilościach tak, ale generalnie nie. A pan, panie prezesie, też uważa, że gaz jest szkodliwy czy nie szkodliwy? Gaz wysypiskowy zmienia się każdego dnia nie do składu. Pan dobrze o tym wie. Jeżeli mówimy o szkodliwości, to mówimy głównie o zawartości merkaptanów i na B, teraz umknąłem, przepraszam, ta nazwa, składnika tego gazu. Jeżeli te normy tych dwóch czynników są przekroczone, one mogą oddziaływać przeciw zdrowiu człowieka. My badamy, w momencie, kiedy państwo zgłaszacie i pan Marcin Baszkiewicz jedzie, to jeżeli stwierdza zapach, on stwierdza, nie to, że on ciągle mówi, że nie śmierdzi. On potwierdza fakt występowania odoru. Ja mam w jego raportach wiele takich zapisów. Automatycznie ma urządzenie certyfikowane, które bada trzy... zaropiałe oczy, ból gardła, nos. Ja mówię to urządzenie. Pan mówi oczywiście o ważnych rzeczach, ale ja mówię, żeby stwierdzić, czy przekroczone są merkaptany, amoniak i ta trzecia składnik, którego teraz, przepraszam, nie pamiętam. On to proste pytanie. Czy gaz wysypiskowy jest szkodliwy dla organizmu? Jak pan będzie tak siedział... Jest tak czy nie? Tak jak my tu jesteśmy w Łężycach. Nie jest szkodliwy. Moim zdaniem. Przeprowadził pan badanie jakieś... Ale jakiego typu badanie pan? Długoterminowe, ale jakiekolwiek. Ale pan ludzi ma badać? Nie, bo opisuje pan w ciemno wszystkim, że nie szkodzi. Tak jest pan w 100%. Ja twierdzę, że gaz wysypiskowy o nieprzekraczających tych trzech czynnikach nie jest szkoda. Jeszcze jest tlenek węgla, siarkowodny. Tlenek węgla to pan ma w Sopocie w centrum Gotyle. A to mnie interesuje, co pan ma. Tylko pan mówi, że pan sobie. Czyli jest dopuszczone, ale czy jest dopuszczone? Czyli jeżeli nie jest dopuszczone, to też nie może występować. Proszę pana, dokładnie pan wie, że tlenek węgla występuje w spalinach samochodowych. Tak, no i w jakiej dolinie jeszcze większy? No ja bym powiedział, że w Warszawie większy. Ale nie spierajmy się. I mieszka tam 2 miliony ludzi, tak? I wyprowadzić tych ludzi, bo jeżdżą samochody? No to nie odpowiedział pan dalej na pytanie. Pan nie jest szkodliwy. Nie szkodliwy, nie szkodliwy, no powiedziałem. Też nie szkodliwy? Nic nie szkodzi. Nie, teraz pan się kończy. Metan, czy nie jest szkodliwy? Jest szkodliwy, bo jest wybuchowy. Kopalnia wybucha, pan wie, giną górnicy. Jest szkodliwy. Jakby pan wiedział, że... tylko wybuchowy. Bardzo dziękuję za uwagę. Metan idzie prosto do góry. On nie idzie, bo jest dziękuję za zaproszenie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja powiedziałem wszystko, co mogłem powiedzieć, co wiem, a nie, że mogłem powiedzieć. Jeżeli nie wystarczą moje wytłumaczenia, trudno, ubolewam nad tym, ale będę działał dalej. Tak jak założyłem sobie pewną ścieżkę działania.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani starania pozwolę. Dalej dążyć ścieżką. No lepiej niż pozamykać. Pani wójcie do tego, do tych naszych uchwał, rzeczywiście może poprosić małe popa, pisząc tą uchwałę w takiej formie, że zebranie wiejskie zobowiązuje gminę. Być może nie mamy takiego prawa, nie wiem. To nie jest kwestia w tej chwili sformułowań, bo można to ująć inaczej. Ale nie jestem przekonana, czy ten argument, że nie było tego w porządku obrad, tu bym się nie zgodziła, dlatego że z dyskusji mogą wynikać też pewne nasze problemy i ludzie mają prawo podejmować w każdym momencie zebrania różne uchwały, tak mi się wydaje. Ale... Pani Sołtys, ja powodzę, a sprawy formalne decydują. Więc może panie wójcie, niech pan nam określi, jaka jest droga formalna zgłoszenia, bo domyślam się, że może przez pana radnego, który powinien nas reprezentować i zgłosić to na forum rady. Być może taka jest droga formalna i wtedy rada zechce się pochylić nad tym wnioskiem. Ja powiedziałem, że mimo tego, że z formalnego punktu widzenia nie jest to uchwała, to które zostało zapisane i był to wniosek i ja o tym radnych poinformowałem i przedstawiłem tego. Panie wójcie, ja rozumiem, że pan wójt no, jest przychylny temu. Kogo trzeba przekonać, żeby rada gminy, znaczy jako całość? Z kim trzeba rozmawiać? Z panem przewodniczącym czy z każdym z radnych oddzielnie? No ja nie wiem. Można z panem przewodniczącym, ale równie dobrze ja mogę to proszę. No to prosimy. No ale pan wójt już wniósł, dostał odmowę. Powiedziałem o efektach. No. Pierwszy raz mi się zdarza, że wójt coś wnosi i mówią mu nie. No to musimy to wykorzystać. To jest ciekawe. Ciekawe, bo do tej pory co wniósł wójt, to zawsze było święte. Panie wójcie, ja może tutaj jestem nudny z tymi szadunkami. Ale tam naprawdę doszli do kompromisu, tam nie ma takich protestów, jest za niezadowolenie, jest ta uciążliwość, ale ten rejon się rozwija. A pan jako przedstawiciel gminy, który tu powinien rządzić, powinien dbać o ten rozwój równomierny całej tej jednostki. A żeby on był, musi być plan. Tam plan jest, się jakoś dogadali, a co my jesteśmy inni, że się nie możemy dogadać? Tu chorujemy, tu żaby plują krwią, a tam nie? Powinniśmy się dogadać, a pan powinien temu przewodniczyć i być tym czynnikiem inicjującym dialog. Bo widzi pan, że jesteśmy skłóceni, a pan jako nasz szef powinien to wszystko koordynować. Czy pańscy ludzie, którzy biorą pieniądze, ale nie wiedzą i nie myślą, że te pieniądze trzeba wypracować. A skąd te pieniądze? Oni się nie przejmują, bo oni co miesiąc mają wypłatę. Ale już nie pomyślą, że jak temu inwestorowi będą robili pod górę, albo się nie zainteresują jego problemami, to ten inwestor tu nie zainwestuje, a inni obejdą szerokim kołem Łężyce, bo idzie opinia w świat. Tu chłopie nie idź, bo ulgniesz ze swoim kapitałem i nie ruszysz się, tylko same straty porządkować. Inne gminy, żeby przyciągnąć inwestorów, dają zwolnienia podatkowe. Tu nie trzeba zwolnień podatkowych, bo tereny są znakomicie położone. Ale coś za coś, ludziom trzeba coś dać. Trzeba zainwestować w infrastrukturę, trzeba przyjaźnie, że tak powiem, traktować każdego petenta, a nie straszyć, jak ktoś przyjdzie do gminy i że tu to nic innego nie może być, tylko wysypisko. Bo tak się odstrasza wszystkich. Tylko trumnę pod pachę i koniec. A natomiast proszę ich zobaczyć, jak ktoś nie był w szatunkach, to po prostu zbaranieje, co tam się dzieje. Tam inne rejony Gdańska się nie rozwijają, tylko Szabunki się rozwijają, proszę państwa. Jednorodzinne, przemysł, składowe, wszystko się rozwija. Tam ludzie nie umierają, tam się ludzie umierają. Będziemy się rozwijać, proszę państwa, będziemy mogli... Wszystko wymaga współpracy i tolerancji, jakiegoś kompromisu. I ja apeluję za to. Weźmy w końcu, poczujmy się gospodarzami tej ziemi i razem wszyscy tutaj rozmawiajmy, a nie tylko każdy będzie realizował swoje cele. No.